Drodzy widzowie, dzień dobry wam wszystkim. Chcę was przywitać w imieniu moim, a także Beaty Sochy, która jest dzisiaj moim gościem w naszym studio. Dzień dobry, Beato. Witam serdecznie, witam twoich słuchaczy, witam swoich słuchaczy. Witajcie. Beato, tydzień temu rozmawialiśmy ze sobą i umówiliśmy się, że dzisiaj chcemy porozmawiać w zasadzie tak o sprawach bieżących, bo te bieżące dzisiaj są w takim natłoku, że trudno nawet w ciągu jednego dnia pozbierać wszystkie informacje, które do nas nadchodzą i tak je sobie posegregować, prawda? Tak, dokładnie. Mamy jakieś opóźnienie. Beata, czy ty mnie słyszysz z opóźnieniem? Tak, chyba z opóźnieniem cię słyszę, tak. Mhm. Dobrze, no to nic, to widzę, że będę musiał poprawiać to wideo, ale to nic. Beato, mam do ciebie takie pytanie, ponieważ żyjemy dziś w stanach wielkiego takiego zamieszania. Chciałbym użyć słowa bardziej niepokoju, ale również w stanie wojny. Jak dziś my ludzie możemy sobie z tym poradzić? Wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie, ale zacznijmy od niego. Dobrze, to ja jeszcze raz może się przywitam. Witajcie jeszcze raz, kochani. Twoi słuchacze i moi słuchacze, ponieważ ustaliliśmy, że nasze nagranie się pojawi na dwóch kanałach. Więc tak, sytuacja, ja dzisiaj może jeszcze dodam, że to będzie takie spotkanie po prostu typowej takiej naszej rozmowy, ponieważ dzisiaj nie będzie jakiegoś nowego przekazu. Ja będę się raczej jeszcze odnosiła do tych przekazów, które robiłam ostatnio, ponieważ one cały czas są aktualne, cały czas wibrują w przestrzeni. My w tej chwili przesuwamy się od punktu wydarzeń do następnego punktu wydarzeń. Więc kiedy coś się nowego zaczyna pojawiać w przestrzeni jako wydarzenia spektakularne, wtedy po prostu zaczynają płynąć informacje kolejne, które bardzo nas wspierają, żeby zrozumieć sytuację jako proces, w którym jesteśmy. I teraz tak, jeżeli chodzi o pokój, bo tytułem naszego spotkania jest właśnie ten pokój. Ja powiem tak, czym jest tak naprawdę pokój? Pokój, o, już teraz mamy dobry nośnik, już nie mamy takiej przerwy w dźwięku. Pokój jest to stan bycia dostrojonym, wyrównanym wewnętrznie. Co to oznacza? Dobrze, już zaraz powiem. Czyli jeszcze dam odniesienie do tego, jak ludzie myślą, sobie wyobrażają, że pokój to jest stan, kiedy tak nie ma wojen, tak, kiedy jakoś to życie się toczy. I to jest iluzja, to jest jakby fałszywe zrozumienie, dlatego że ten niepokój, czyli zaprzeczenie pokoju cały czas trwa w naszej rzeczywistości jako konflikty wewnętrzne w naszych rodzinach, konflikty wewnętrzne w matrycach narodowościowych i konflikty globalne w całej matrycy rzeczywistości, którą przeżywamy jako ludzkość. I to się dzieje jako częstotliwość drgań w naszych ludzkich sercach, jako magnetycznych polach energii. Jest to konflikt, który żyje jako nasze ego, które jest osobowością, ego osobowością, która żyje jako częstotliwość, jako oprogramowanie nasze na poziomie naszej, jakby to powiedzieć, to żyje po prostu we wszystkich naszych czakrach. A czakra serca jest to środkowa, najważniejsza czakra, o której się coraz częściej słyszy, że jest największą, najważniejszą czakrą, która zawiaduje wszystkimi innymi czakrami i układami w nas. I kiedy nie ma samoświadomości w nas od środka, tylko jesteśmy utożsamieni z każdym ruchem myśli i emocji, czyli utożsamiamy się z iluzją zewnętrzną, wtedy nasze ego jako oprogramowanie, są to różne energie, które ze sobą po prostu gadają jako nasze cechy, ta częstotliwość żyje w podzieleniu, w rozregulowaniu, jako w dualizmie, czyli w konflikcie, zawsze w konflikcie. Czyli załóżmy jedna myśl i za chwilę myśl zaprzeczająca. I to takie gadanie jakby wewnątrz w nas żyje na poziomie naszego serca i tu w tej przestrzeni odbywa się nieuświadomiony, bezwiedny dialog, tak? Wiesz, z poziomu twojej wyższej jaźni to jest monolog, dlatego że ty rozmawiasz sam ze sobą. Tak.
ale z poziomu dualizmu jest to dialog rozmawiających ze sobą częstotliwości pozytywnych i negatywnych. Więc jest to jakby dialog. I teraz dopóty nie ma świadomości w sercu, żeby twoja obecność jako prawdziwej tożsamości, którą jesteś, jako cicha obecność, która jest tobie Bogiem, dopóty nie ma rozwiniętej tej samoświadomości wewnętrznej, dopóty to coś jako egoosobowość zawiaduje tobą. Egoosobowość zawsze jest w konflikcie, ona nie potrafi inaczej, z racji częstotliwości, którą jest, jako oprogramowanie. To mam pytanie do tego, co powiedziałaś przed chwileczką. Czy to znaczy, że wewnątrz nas walczą dwie różne prawdy między sobą? Tak. Pozytywne i negatywne. Czyli lęk i miłość, z dominacją oczywiście lęku. Czyli wyższa jaśń zawsze ci mówi, że coś możesz, że to jest prawdziwe, żeby się nie bać, żeby spróbować. Tak jakby popycha nas do przodu, żeby się rozwijać, żeby tworzyć takie życie, jakie pragniesz w sercu przeżywać. A czego my pragniemy? No każdy pragnie przede wszystkim czuć się dobrze. Szczęście. Każdy pragnie się realizować, czyli tworzyć nowe, cały czas nowe, świeże, a nie przeżywanie powtarzającego się rutynowego życia. Powtarzanie i rutyna to jest lęk. To jest właśnie nasza ta egoosobowość, która się trzyma tego, co zna, tego, co było przeszłością i nie chce iść naprzód, ponieważ się boi nieznanego. Więc to tak jakby mogła ten jakby konflikt taki wewnętrzny w ten sposób wytłumaczyć, że życie z poziomu wyższego wymiaru twojej prawdy to jest życie z natchnienia, nie obawiania się niczego, dlatego że tutaj po prostu nie ma takiej częstotliwości, ty czujesz się bezpieczna, zaopiekowana jak małe dziecko przy rodzicu i po prostu wyrażasz piękno, swoją prawdę tego, kim jesteś. Ego natomiast temu cały czas zaprzecza i teraz jest kwestia, której tożsamości słuchasz? Zewnętrznej, egotycznej, czy wewnętrznej, która jest w tobie boska? Tak. I teraz nasza ewolucja polega na tym, że na tym etapie, w którym teraz jesteśmy, mamy jakby taki podział, bo w swoich audycjach wcześniejszych też mówiłam, w jakim procencie się rozwija ten progres istot światła, które to światło coraz bardziej niosą, to na dzisiejszym etapie mniej więcej można by powiedzieć, że to jest pół na pół, czyli gdzieś tak około 40-45%, to zacznę od tej niższej częstotliwości, jest to poziom ludzkości, gdzie jest totalna nieświadomość tego, co się dzieje i przede wszystkim tego, kim jestem, tak? Kompletnie nieświadomość. Czyli ten rozwój świadomości stanął, on jest na niskim poziomie. Tak, tak. I w ogóle jest zero zainteresowania swoim życiem wewnętrznym, zero zainteresowania niemalże duchowością. Tak. Tylko materia, zewnętrzna rzeczywistość, system, czyli ta rzeczywistość, z której sobie po prostu ten procent społeczeństwa zrobił Boga jakby zewnętrznego i kompletnie nie interesuje się niczym więcej, życiem i jak tu przetrwać. Tacy ludzie ci powiedzą, że nie chcę i nie wiem i nie chcę wiedzieć. Tak, ale wiesz co, ja tutaj też mam na myśli ludzi w to jakby wkomponowanych, w ten przedział, którzy... Bo jakby to powiedzieć, bo widzisz, to, że ktoś wie, że sytuacja, w której jesteśmy jako no tej jedynej słusznej choroby i że ktoś wie, że to jednak jest plan, to nie znaczy, że on należy do grupy istot światła. To nie jest przebudzenie. To nie jest, to w ogóle nie o to chodzi. Bo wielu ludzi właśnie z tym się plącze i się z tym myli. Myślą, że jak wiedzą, o co chodzi, to już są po tej stronie światła. No nie. Bo po stronie światła mam na myśli ludzi, którzy zaczynają dotykać duchowości, którzy zaczynają się interesować i szukać wyjścia z tej sytuacji, w której są, czyli poza materią. I tych ludzi już jest ponad 50%. Wow. Którzy,
Wiesz co, to jest dla mnie zaskoczenie. Ale powiem jeszcze dalszy podział, tak? To jest dla mnie zaskoczenie. Słucham? Ja myślałem, że to jest na poziomie gdzieś koło 30-35% tych ludzi światła. Nie, progres jest już dzisiaj bardzo duży, już jest bardzo duży, ale teraz może jeszcze wytłumaczę te dwie kategorie jakby naszego rozdziału częstotliwości, bo nie chcę używać podziału, że, bo to się od razu kojarzy gorszy, lepszy. Tak. Nie o to chodzi. To jest po prostu progres naszej ewolucji w sposób naturalny, gdzie się przemieszczamy po prostu do coraz wyższego wymiaru. Podając sobie rękę przy okazji i się przyciągając, bo jesteśmy jednią i ci świetliści zaczynają to rozumieć. Więc ten pierwszy poziom, o którym mówimy, ludzi, którzy są całkowicie zanurzeni w materii, nie interesują się duchowością i mimo, że wiedzą, co jest grane, to wcale jeszcze nie znaczy o tym, nie definiuje ich to właśnie jeszcze w tej przestrzeni jakby ludzi, dusz, które zmierzają w kierunku światła. I jest to około 45%. Około 55% jest to już przedział ludzi, którzy już zaczynają świadomie szukać rozwiązań do wewnątrz. Zaczynają sięgać po informacje duchowe, zaczynają coś robić, coś innego niż sama zewnętrzność, niż sama materia, niż poziom walki, ponieważ zmusza ich do tego też dyskomfort. Dyskomfort, który zaczynają przechodzić na zewnątrz, ponieważ na zewnątrz coraz bardziej szarpie i w sposób naturalny jest ta wewnętrzna nawigacja duszy, wyższej jaźni, która jakby jak echo w tle woła: nawróć się, tak? Nawróć się, tak jak mówią chrześcijanie. Nawróć się, czyli zacznij wchodzić do środka, zacznij szukać tu od wewnątrz, tu jest wyjście. To jest ciekawe to, co mówisz, bo to jest ta kategoria, ci pierwsi to jest ta kategoria ludzi, którzy wiedzą, że wiedzą, ale tak naprawdę wiesz, w jakiej są pozycji. Natomiast to są ludzie, którzy by byli w kategorii wiem, że nie wiem i muszę poszukać, muszę odnaleźć to w duchowości. Tak, więc tutaj w tej kategorii naszej częstotliwości świetlistej to też jest nadal jeszcze wielki miszmasz, ponieważ tutaj też jeszcze jest rozgrupowanie jakby spektrum różnych poziomów częstotliwości światła, tak? Ale ja to po prostu zamykam w taką klamrę jakby, żeby pokazać ten taki podstawowy podział. Więc w tej drugiej stronie tu już istot, już na poziomie tej wyższej częstotliwości światła nadal jest duży rozdźwięk między ludźmi, którzy jeszcze bardzo mocno wypadają na zewnątrz i ci, którzy już coraz bardziej się osadzają wewnątrz, ale jeszcze wypadają też na zewnątrz, tylko w różnych częstotliwościach częstego wypadania i długiego wypadania. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, co... To cię dopytam. Czy to znaczy, że na przykład ludzie, którzy już są w tych 55%, mogą się obsunąć w swoim poziomie świadomości, na przykład z powodu lęku, na przykład wojny. Czy o tym mówisz, że oni wypadają jeszcze z tego? Dokładnie. Czyli nasza matryca jako zupa energetyczna jest cały czas ruchoma. To wcale nie znaczy, że ten ktoś, kto teraz jest na jakimś poziomie świadomości światła i jakoś sobie daje radę, ale to jeszcze nie do końca to determinuje jego sytuację, że on na tym świetle zostanie. Ja o tym mówię specjalnie, żeby nas wszystkich wzmocnić, żebyśmy bardziej zrozumieli, zmotywować, co to znaczy stabilnie iść naprzód i utrzymywać w sobie światło. To jest naprawdę wewnętrzny wysiłek, czyli możesz spaść na zewnątrz i cię może wciągnąć, dlatego że moc wzrasta i ona się coraz bardziej, jako ta moc, która się rozdziela, dwa bieguny destrukcji, czyli lęku, od miłości, od pozytywnego, coraz bardziej jakby się rozdziela, więc siłą rzeczy moc jest tu i jest tu. I coraz większa i tu, i tu. Dokładnie, więc jest duże ryzyko, ja w ten sposób chcę zmotywować. Ja nie mam tu intencji wystraszenia, ja mam tutaj intencję zmotywowania, żeby mieć świadomość, jak to funkcjonuje. Więc jeżeli sobie będziesz folgować i będziesz się za często i za długo zanurzać w częstotliwości lęku, tego, co tam straszy, wojnami i tymi wszystkimi rzeczami, to może przyjść taki moment,
że nie dasz rady się dźwignąć, ponieważ tak cię wciśnie tam głęboko, że po prostu, no nie życzę tego nikomu, ale po prostu, no wiem, jak to funkcjonuje, to jest mi pokazywane i sama to wszystko przeżywałam, może bardziej to powiem, i to wszystko przepuściłam przez swoją świadomość, przez swoje serce, przez swoje ciało. I widzę i czuję, czuciem widzę, jak ta moc wzrasta i jak bardzo nie opłaca się tam na zewnątrz być dalej w przestrzeni Starego Świata, bo jest tam coraz ciężej. Czyli można by było tak powiedzieć, słuchajcie, ludzie, bądźcie roztropni i uważni i nie zaglądajcie tam za często za tą kurtynę, bo to was może wciągnąć z powrotem. Dokładnie, dokładnie. I tak naprawdę temu czemuś, mi to już trudno znaleźć określenie, żeby opowiadać w ogóle o tej sytuacji, ale nazwijmy to coś, te niskie częstotliwości, im właśnie na tym zależy, żeby cię mieć, żebyś ty patrzył, żebyś ty słuchał, żebyś ty śledził, bo za naszą uwagą, nasza uwaga jest portalem, wchodzi częstotliwość. I co to teraz robi, kiedy siedzisz? Ja swoich słuchaczy, osoby, które jakby na zajęciach ze mną współpracują, czyli w takich środowiskach już grup zamkniętych, że tak powiem, to uczę, ponieważ oficjalnie ja wielu rzeczy nie mogę powiedzieć, bo wielu ludzi by tego nie zrozumiało i mogłoby sobie przez tą wiedzę niestety zrobić, wyrządzić krzywdę i później powiedzieć, no Beata, przecież mówiłaś. Tak. Ja muszę bardzo celebrować to, czego uczę, dlatego że no po prostu do tej wiedzy trzeba dorosnąć. Jezus też nie wszystko mówił na zewnątrz, uczył swoich uczniów, którzy po prostu już tworzył pewną grupę świadomości wibrujących wyżej, dlatego też nie wszyscy po jego śmierci, kiedy się dostroił do ciała świetlistego, nie wszyscy jego uczniowie go widzieli, prawda? I raczej używał alegorii, żeby nie było to takie wprost, prawda? Bo by go inaczej dokładnie, nie zrozumieli. Dokładnie. I im wyższa wiedza, tym naprawdę jest coraz większy jakby podział na stopnie coraz wyższej wiedzy i żeby ją absorbować, to trzeba naprawdę wchodzić coraz wyżej. Mówię tutaj, ojejku, no to jest trudno tą wiedzę wielowymiarową przełożyć. To by za mało czasu, prawda? Ale gdybyśmy tak, to mogli może powiedzieć. Nie będę tutaj rozciągała tak bardzo. Wiesz co, gdybyśmy mogli powiedzieć ludziom, którzy poczuli, że oni już są po tej stronie, po stronie światła, ale gdzieś tam pod stopami mają jeszcze ten, wiesz, tę niepewność, co mogą w takim razie zrobić? Jak to zrobić, żeby jednak mimo wszystko wejść ten poziom wyżej i poziom wyżej i poziom wyżej? Tak, ja też nie chcę, żeby tutaj słuchacze pomyśleli, że ja tutaj jakimiś tajemnicami operuję. Nie o to chodzi, bo tak naprawdę, mówiąc z grubej rury wprost, to trzeba porzucić ten świat. I teraz tak powiedziałam po prostu. I teraz dla ego jest to nie do zaakceptowania, nie do zaakceptowania. Dlatego ja nie chcę mówić za dużo jakby na zewnątrz, bo do tych rzeczy można się przygotować wibracyjnie, że z czasem, kiedy zaczynasz być przyciągany na drugą stronę i zaczynasz dotykać coraz piękniejszych energii w tym nowym świecie, to w sposób naturalny nie chce ci się być w starym świecie, bo widzisz różnicę, jak jest tu. Natomiast kiedy jeszcze nie dotykasz i tylko widzisz i czujesz i wierzysz w ten jeden, jedyny świat i nie rozumiesz tego drugiego, jaki jest piękny, znasz go tylko z opowieści, a wiadomo, że opowieści to jest teoria, która jest szara, jest pusta, bo dopiero doświadczenie ma wydźwięk, tak? Czyli doświadczenie dopiero buduje poziom wiary w tobie, czyli wyższą częstotliwość, więc dla egotycznego umysłu porzucenie świata to jest taka narracja bardzo zła. Ono wręcz walczy. Zaczyna się jakby hejt w moją stronę, tak, że co ty tu w ogóle opowiadasz? I to jest na przykładzie, załóżmy teraz, tej sytuacji wojny, która jest na Ukrainie, jako ogromnego konfliktu, bo wojna to się zaraz ludziom, dlatego ja nie używam tego słowa, o co zostałam też troszeczkę tak jakby zarzucono mi, że jakby mówię nieprawdę. No nie, bo wojna to się zaraz kojarzy z taką wojną światową, globalną, prawda, że jest to szerszy aspekt, natomiast jest to tak naprawdę, jak już wszyscy wiemy, konflikt ukraiński, wewnętrzny. Natomiast nie będziemy w to wchodzić, bo to w ogóle nie ma znaczenia tak naprawdę z wyższej perspektywy rzeczywistości. Natomiast ja tutaj zaczęłam mówić, Zigi, naprowadź mnie z powrotem, zaczęłam mówić o...
Na przykładzie zapytałem wojny? cię, czy możesz powiedzieć, a na przykładzie wojny, mieliśmy mówić o tym, jak wyjść, jak podnieść siebie w tych wibracjach. Tak, okej. Okej. Porzucić. Porzucić przestrzeń informacji, porzucić wszystko, co wibruje tym światem. A, no tak. Jeżeli chcesz wchodzić do nowej rzeczywistości, która tutaj jest, jako budującej się cywilizacji istot światła, jako duchowych istot z wyższego wymiaru, jako nasza rodzina, ta rzeczywistość już jest. I teraz nie da się tych wymiarów połączyć. I teraz ktoś może zarzucić, ale jak to? Przecież tam nasi bracia, siostry cierpią i w ogóle przecież my powinniśmy tutaj się oddać i razem z nimi to wszystko przeżywać, bo przecież no gdzie tutaj współodczuwanie i tak dalej, współczucie, bo to jest coś innego niż współodczuwanie. No i to jest właśnie to, że nie zdasz lekcji. Tu nie chodzi o to, że my mamy ich zostawić. My mamy pomagać, oczywiście, że to, co masz możliwość zrobienia w swojej przestrzeni, pomóc jak najbardziej, bo jesteśmy jednością i w sposób naturalny twoje serce chce pomagać innym. Tylko że różnica jest taka, że masz to zacząć robić z innego poziomu. Nie poziomu ego, które się wkręca w ból i cierpienie i zaczynasz się dostrajać do częstotliwości istot, które cierpią. A dlaczego cierpią? Inaczej powiem, zderzamy się ze skutkami swojej karmy. Nikt z nas nie jest w przypadkowym miejscu na tej planecie. Nie jest. Jesteś wibracyjnie w miejscu, w którym masz być, bo masz do zrobienia pewne rzeczy jako skutki karmiczne, żeby je rozświetlić. Czyli jeżeli każda istota, która jest teraz dotknięta konfliktem, cierpieniem, którym nazywamy wojną, ma możliwość wyjść z tego absolutnie natychmiast, jeżeli się nawróci na miłość, na Boga, na obecność Boga. I to są te czasy. Tak, i tu widzisz, to jest tytuł naszej audycji, tak? Jak żyć bez niepokoju? Bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale te konflikty, one nie powstają same z siebie, prawda? Najpierw musi być niepokój pomiędzy jedną stroną konfliktu, a drugą stroną konfliktu. Ale ten niepokój tworzymy my, ludzie. Gdyby nie było niepokoju w ludziach, przywódcy nie mieliby możliwości wywołać żadnego konfliktu. Ale ten niepokój jest w nas i my go generujemy. Tak więc można by dojść do konkluzji, że wojny generują ludzie. Tak. Swoimi emocjami, czyli ego, nasze ego tworzy wojny. Ono chce żyć eskalacją niskich emocji. Jakie filmy mają największą oglądalność? No tak. Filmy o przemocy. Terror. Co świadczy o tym, na jakim poziomie my kultywujemy swoją częstotliwość. I teraz ja podam taki jeden przykład, który bardzo często do tej pory lubiłam używać na swoich takich warsztatach w zamkniętych grupach. Kiedyś, dawno temu, kiedy jeszcze lubiłam dużo książek czytać różnych duchowych, czy to mistyków, czy osób, które przeżywały odmienny stan świadomości. I teraz na przykładzie pewnego zdarzenia w książce, które wyczytam, ja nie pamiętam autora, nie pamiętam tytułu i to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Żeby podać przykład, że osoby, które są teraz w centrum konfliktu, ponieważ wiem, że bardzo dużo osób na przykład z Ukrainy, też będąc w mojej przestrzeni, czy słuchając, wibruje ogromnym lękiem o swoich najbliższych, to powiem ci tak, kiedy zaczniesz emitować zamiast obawianie się o nich, a zaczniesz emitować światło Boga w ich kierunku, swojego centrum serca, nie tylko mentalnie, ale z centrum, czyli tu głęboko, żeby czuć tą miłość, To jest piękna głębia, którą w sobie posiadamy pod tą całą warstwą emocji egotycznych, to wtedy twoja rodzina jest po prostu chroniona, jest opiekowana. Każdy z tych ludzi może wyjść z sytuacji, w której jest, bo to jest jego karma i może zrobić skok kwantowy na wyższą częstotliwość i zmienić swoją sytuację. I dla przykładu, jedzie Żydówka w pociągu, II wojna światowa. Opowiadam oczywiście o faktach autentyczny, które wydarzyły się naprawdę. Oczywiście tutaj jako tak, no, dopowiadam to po prostu tak dla uśmiechu. I teraz jedzie Żydówka w
wchodzi gestapo, siedzą w przedziale. I gestapo, kiedy wchodzi, dochodzi do każdego, żeby poprosić o dowód tożsamości. I w tym momencie to, co robi kobieta, oczywiście ona do tego już była też przygotowana wibracyjnie w swojej historii, gdzie sobie wypracowała w swoim, czy to życiu obecnym, czy w którym to przeżywa, czy poprzednich wcieleniach. Chcę tutaj pokazać, jak bardzo nam się opłaca pracować nad sobą, ponieważ częstotliwości same nie przychodzą, trzeba zrobić wysiłek. I co ona zrobiła? Nie wpadła w panikę i ojejku, co to teraz będzie, tylko od razu weszła w obecność Boga, poddała się trwającej, nieustannej modlitwie od środka, będąc w świetle. Gestapo wzięło od każdego dokumenty, tylko nie od niej. Ją pominęło, w ogóle jej nie widząc, i wyszło z przedziału. Wow. I teraz co najciekawsze jest to, że wszyscy inni ją w przedziale widzieli cały czas, tylko nie widziało jej gestapo. Chcę pokazać tutaj na tym przykładzie, jak wyższa rzeczywistość, wyżej wibrująca, jest totalnie magiczna. Tam się dzieje wszystko to, co ustanowisz z poziomu swojej wyższej jaźni. To jest magia, to są cuda, które są naturalną konsekwencją naszego wyższego stanu świadomości. I teraz takich ludzi, takich istot, które w czasie różnych ogromnych konfliktów i wojen osiągali taki właśnie stan świadomości, będąc na polu ognia, czy bombardowani, czy w różnych obozach koncentracyjnych, oni potrafili właśnie poprzez dysfunkcyjną sytuację na zewnątrz wychodzić z tego w obecność Boga, bo sytuacja zewnętrzna ich stymulowała do wzrostu. Oczywiście wiadomo, są to też dusze, które są do tego były już przygotowane przez inne wcielenia. Gdzie jest największy też wysyp istot oświeconych? W więzieniach. W środowiskach. To ciekawe. Dysfunkcyjnych. Dlaczego? Bo kiedy jest ci na zewnątrz źle, świat zewnętrzny jest, oczywiście to nie przekłada się na wszystkich, wiadomo. Kiedy na zewnątrz jest ci źle, świat zewnętrzny jest dysfunkcyjny, czyli jest nieatrakcyjny dla ciebie i już nie masz w nim co do znalezienia. W sposób naturalny w swojej ewolucji zaczynasz się rozwijać, poszukujesz wyjścia i zaczynasz wchodzić na zewnątrz, do środka, przepraszam. Tak zaczęło być z moim życiem, tak zaczęło być z życiem wielu istot, które znam, które zaczęły podnosić swoją świadomość i zaczęły odkrywać cuda. Wow, jaka rzeczywistość jest piękna, fantastyczna i magiczna, kiedy się trzymam wewnętrznego wymiaru. Także sytuacja na zewnątrz, która się dzieje, gdzie ogólnie cały świat, wszystkie matryce narodowościowe, o której mówiłam już latem zeszłego roku na Harmonii Kosmosu, że będzie czas przebudzania się matryc narodowościowych, ale co to znaczy przebudzania? To nie znaczy, że tam wejdzie światło od razu, tylko tam najpierw konflikt, który żyje w ludziach, w istotach, które w genach mają tą matrycę jako przydział do narodowości, ten konflikt zaczyna się eskalować, wychodzić na powierzchnię naszej świadomości jako uczucia, które były wyparte, jak to mówi psychologia, niezauważane i cały czas determinowały w nasze zachowanie w różnych sytuacjach codziennych, to zaczyna teraz eskalować i wychodzić na powierzchnię po to, żeby ludzie zaczęli się przebudzać. Więc takie eskalacje największe dzieją się w krajach, które mają bardzo dużo właśnie tych niskich częstotliwości jako karma zapisanych i to służy tylko, żeby się uzdrowić. I oczywiście, że na Ukrainie, w Rosji, w ogóle w tych całych przestrzeniach będą piękne, świetliste energie. Tylko ludzie tam muszą zacząć te energie absorbować. Sytuacja, która jest, przymusza ich do tego, żeby zacząć to robić i będą to robić. Beato, w tym całym niepokoju, stanu niepokoju tam na Ukrainie, bo nie chcę mówić o tym, że to jest wojna, to powstaje wiele prawd i półprawd. Jak odkryć właściwą prawdę? Czy jest jedna prawda? Ludzie przychodzą na przykład na kanał i mówią, wiesz, ja poznałem prawdę, już wiem, jak tam jest. I przychodzi drugi i mówi o zupełnie innej historii i mówi, że to jest ta prawda, właściwa prawda. Jak odkryć tę prawdę? Bo te różnice w tych prawdach wywołują wiele niepokoju. Jak sobie z tym poradzić? Czy jest jedna prawda? No i znowu będę musiała znowu zaskakująco odpowiedzieć.
Ale tutaj ja jeszcze nie dokończyłam. Zygi, przypomnij mi w razie czego, jakbym zapomniała to twoje pytanie, bo ono jest bardzo ważne, ono będzie miało szerszy rozdźwięk. Mhm. Ale jeszcze chciałam powrócić do matrycy, do cierpienia. Coś było tutaj bardzo ważne, co miałam dopowiedzieć z przestrzeni, mi przychodziło. Bo troszeczkę się spięłam. Zaczęłeś mówić o konflikcie, jak z tego wychodzić, jak pomagać innym. Ojejku, no może to wróci, może wróci, bo czuję się tutaj niespełniona. Że nie dopowiedziałaś czegoś. Tak, że nie dopowiedziałam, żeby nie było nieodpowiedniego zrozumienia w ludzkich umysłach. No ale dobrze, to powracam do tego, co mówiłaś. Z mojej strony widzę, że to tak płynnie poszło, że nie widziałem tam pustki, więc... Tak? Tak. Że czujesz, że tutaj to jest dokończone. Ale może ci coś wpadnie. No tak, znaczy tutaj mówiłam tak o tej przykład tej Żydówki, tak, która jechała. Tak, tak. No i tutaj właśnie chcę, no właśnie, to może tutaj tak dokończę, że kiedy się modlisz za tych ludzi tam, zamiast eskalować niepokój i biegać i szukać, co ja tu jeszcze mogę zrobić, jak oni są nieszczęśliwi, już wiem, bo ty mówiłeś właśnie, zaczynaliśmy od tej radości i tak dalej, o tej skali częstotliwości i teraz i wpadaniu właśnie w te niskie częstotliwości. Aha, tak. Konfliktu, o tym, tu czuję się niedopowiedziana jeszcze do końca, więc to wywołuje w nas takie uczucie niepokoju, że jeżeli tam ludzie cierpią, to ja nie mam prawa czuć się dobrze. I jest to największa pułapka siły ciemności, jeśli jeszcze jakoś, no jakoś muszę to nazwać, ten zgrzyt, rozdźwięk energetyczny. No właśnie, kiedy wibrujesz tą częstotliwością, co konflikt, to niestety nie pomagasz tym ludziom, ale karmisz matrycę ich rzeczywistości, odżywiasz ją i nie dość, że tam nie pomagasz i zasilasz, że jest jeszcze gorzej, to to coś zaczyna sięgać rękę również po ciebie, po twoje życie i zaczyna cię wibracyjnie wciągać i twoje pole zaczyna się zaniżać. Więc nasza ewolucja polega na tym, że my teraz jesteśmy prowadzeni, żeby się nauczyć na błędach, które jeszcze popełniamy i to nas poprowadzi w tym kierunku, że zobaczymy, tak jakby dzieci we mgle się zachowujemy. Mhm. To nie działa, spróbowaliśmy, to nie działa, tamto nie działa. I wyciągamy z tego wnioski globalnie, jako kolektyw, co jesteśmy świadkiem chociażby tej sytuacji właśnie trackerów, że zaczynamy analizować, że coś musi być więcej, bo my intuicyjnie czujemy, że jest jakieś inne wyjście, tylko nie potrafimy go znaleźć jako te dzieci z zawiązanymi oczami czy we mgle. Więc w momencie, kiedy ty świecisz, po prostu świecisz, a nie, że myślisz, się emocjonujesz i zamartwiasz o tych ludzi tam, tylko po prostu do nich świecisz, to wiesz, co się stanie? I teraz na przykładzie lubię dawać przykład pieska. Jest sobie piesek, gdzie jest też często eskalacja i kochani, nie dawajcie się wciągać w takie zdjęcia, w takie narracje, bo informacja rządzi światem, obrazy rządzą światem, chodzi o wywołanie w was destruktywnych obrazów. Wszelkie formy cierpienia, jakie są eskalowane na portalach społecznościowych, jest to ciemna strona. Ja wiem, ja mam świadomość, że wiele osób się może ze mną nie zgadzać i może próbować to hejtować, ale to znaczy tylko, że ty nie rozumiesz wyższych wymiarów. Nie rozumiesz świata języka częstotliwości i kierunku, do którego zmierzasz. Wszelka forma cierpienia, która jest eskalowana, czy to cierpiące dzieci, czy zwierzęta, to również jest ciemność. Mhm. Dlaczego? Bo po pierwsze, każdy się zderza ze skutkami swojej karmy jako dusza. Musisz na to spojrzeć inaczej, po prostu. Już nie patrz starą rzeczywistością, starym wymiarem, starą ziemią, ale nowym wymiarem. I teraz, kiedy ty eskalujesz cierpienie, o jaki biedny piesek, Boże, jak ktoś mógł go tak zostawić, przywiązany do drzewa, czy dziecko, które jest takie nieszczęśliwe, cierpiące i w ogóle, i zaczynasz wchodzić w jego częstotliwość cierpienia i w tym momencie, po pierwsze, sam się nie rozwijasz, po drugie, absolutnie, podkreślam, absolutnie nie pomagasz tej istocie, nie pomagasz, tylko zakotwiczasz ją, jeszcze dokładając swoją częstotliwość, zakotwiczasz ją jeszcze większym cierpieniu. Tak to funkcjonuje. Czyli... Dlatego życie, jakie znaliśmy jako stara Ziemia, eskalowało wszędzie problemem, cierpieniem, żeby ciebie wciągać i zaniżać, żebyś ty nie miał prawa się czuć dobrze na tle tego, co widzisz. I teraz dla przykładu piesek.
co się stanie, kiedy zaczniesz świecić? Piesek przywiązany do drzewa, no bo się znudził właścicielom, tak? Tak jak często są takie pozostawiony w lesie. Pozostawiony w lesie, tak? I teraz widzisz takie zdjęcie i się zaczynasz telepać, tak? Mm-hmm. Zaczynasz schodzić do częstotliwości konfliktu, problemu. I nie pomagasz. Piesek, jego karma. Ale każda sytuacja, każda dusza, która jest tu w cierpieniu, ona czeka, tylko i wyłącznie czeka na pomoc z poziomu światła, czyli od ciebie. Co zrobisz? Czy zrobisz skok kwantowy na swoją prawdę, tak jak uczył nasz brat Jezus? Czy będziesz na starej częstotliwości konfliktu? Znaczy na to oczywiście nie czeka, ale czeka na twoje światło. I teraz, kiedy świecisz, to wiesz, co się wydarzy? Zaczynasz zmieniać linię życia tej istoty. Kiedy świecisz, to światło, ponieważ jesteśmy jednią, która się balansuje i wzajemnie sobie pomaga. Kiedy świecisz, to wchodzi w tego pieska, w jego pole energetyczne, w jego serce, bo w serce jest jedno, jesteśmy połączeni, wchodzi światło, a światło to jest miłość. I miłość zawsze pomaga. Miłość jest Bogiem, ona zawsze pomaga. To jest zawsze najwyższy potencjał. I wchodzi w częstotliwość tego pieska, w jego linię życia i zaczyna zmieniać, bo podnosić tą linię życia. I dalej co się może wydarzyć? Może się wydarzyć taki scenariusz, oczywiście to tak bardzo upraszczam, że jedzie samochód, ktoś się zatrzymuje, bo zachciało się siusiu, wysiada z samochodu, rozgląda się, a wejdę głębiej, bo żeby mnie nikt nie widział. Wchodzi głębiej i patrzy piesek przywiązany do drzewa. Mhm. Podchodzi, ojejku, jaka biedna istotka, chodź, ja cię zabiorę do domu, no ja przecież cię tu w życiu nie zostawię. Odwiązuje pieska, bierze do samochodu. Dlaczego się tak stało? Bo ty świeciłeś. Kochani, każdy z nas ma taką moc, ogromną moc zmieniania rzeczywistości ludzi, matryc, jako zbiorowości, w których się dzieją jakiekolwiek konflikty. Po prostu świeć. I to właśnie chciałam tutaj dopowiedzieć, że absolutnie epatowanie, wyolbrzymianie problemu, nie jesteś po stronie światła. Jesteś po stronie ciemności. I przywiązywanie się i zostawanie w tej energii. Mhm. Dokładnie. Więc tutaj chcę właśnie ten podział a propos, to nie znaczy, że ktoś, kto ma dużo takiej empatii, prawda, i współczucia, bo ludzie bardzo często to mylą, to już jest osoba świetlista. Wcale to nie jest wymiernikiem. Wymiernikiem, wyznacznikiem jest mądrość wewnętrzna. Czy jesteś w Bogu, czy jesteś w świecie? Jeżeli jesteś w Bogu, to od razu wchodzisz w modlitwę światła i tą istotę, obojętnie jak cierpi, błogosławisz. I to jest najwyższy potencjał, który tworzysz i pomagasz kolektywowi. Tak to działa. Batko, chciałbym zadać to pytanie, które zadałem przed chwilą, ale pojawiło się następne i zadam je najpierw. Dobrze. Używasz takiego określenia nowa ziemia i porównałaś to do sytuacji, w której my już nie chcemy być na starej ziemi, ale chcielibyśmy być na nowej ziemi. Zatem powiedzmy naszym widzom, gdzie jest ta nowa ziemia? Tutaj. Dlatego, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak gdzieś tam i kiedyś tam. To nie istnieje. To istnieje tylko jako informacja w starej rzeczywistości. Informacja jako iluzja przestrzeni czasu, oczywiście po to, żebyśmy bawili się w życie. Bo prawdziwa rzeczywistość to jest matryca, w której są punkty rozmieszczone właśnie w iluzji czasu i w iluzji przestrzeni, jako przeżywane życie, jako doświadczenia po kolei, tak? Liniowo, natomiast tak. Myśmy nawet o tym rozmawiali niedawno, tydzień temu. Czyli rzeczywistość starej Ziemi jest linearna. Mhm. Czyli przeszłość, teraźniejszość, której nie zauważamy, i przyszłość. Czyli to sobie tak po prostu biegnie, tak płynie sobie ta rzeczywistość. Mhm. Natomiast
życie w wyższym wymiarze, w odmiennym, uniesionym stanie świadomości, wychodzisz z iluzji swojej tożsamości tego, co było i utożsamiania się ze swoją historią, wychodzisz z tego, co będzie, bo to, co będzie, to tylko umysł, który jest kontrolujący, tworzy, analizuje się, ciągle zastanawia, żyjąc w przyszłości, obawiając się o nią. Więc wyższy wymiar to jest wyjście z tej linearności i jesteś w pionie. Wyższy wymiar działa pionowo. Batko. Czyli tu niczego nie zaplanujesz. Może dokończę tylko to zdanie. Tu niczego nie planujesz. Tu jest plan już zaplanowany, który schodzi pionowo, jako od sytuacji do sytuacji, gdzie dostajesz pomoc w danej sytuacji, którą przeżywasz i korzystasz zawsze z najwyższych potencjałów. Dla nas w starej rzeczywistości to jest jako czynienie cudów, czyli żyjesz w dobrostanie, żyjesz w zadowoleniu, w spełnieniu, w uczuciu, ponieważ nie macie na zewnątrz w linearności, w mentalnej przestrzeni, żyjesz w uczuciu, w samopoczuciu bardzo dobrym, uniesieniu i szczęśliwości. Dodam, że coraz wyższe wymiary to jest coraz więcej szczęścia w tobie, jako wibracji, jako radości. Im wyżej, tym coraz więcej radości. I jeżeli twoje serce nie jest przygotowane na wysokie energie, nie jesteś w stanie znieść tych wysokich energii, które są niesamowitą radością. Ja kiedyś, dawno temu, jak jeszcze nie miałam przygotowania, wpadałam w ten wymiar, którego nie rozumiałam wtedy i miałam kompulsywne ataki śmiechu. I ja nie mogłam tego ogarnąć, co się ze mną dzieje. Czyli stara Beata jakby patrzyła z boku na tą inną Beatę. Próbuję sobie to wyobrazić. Tak. Ja wtedy nie potrafiłam sobie poukładać. Ja tylko wiedziałam, że po prostu jestem tu i teraz. Normalnie wszystko widzę, wszystkie rzeczy się dalej dzieją. Normalnie ludzie ze sobą rozmawiają, a ja jestem jakaś inna, w innym stanie świadomości, w którym jestem tak zadowolona, tak radosna, że to po prostu powodowało kompulsywne śmianie się bez żadnego powodu i nie potrafiłam nad tym zapanować. I to było właśnie wpadanie w tą przestrzeń, jeszcze bez przygotowania tego ciała, bez przygotowania pola serca. Później zaczęłam oczywiście być tak prowadzona, że to wszystko zaczęło mi się w częstotliwościach układać i dzisiaj potrafię tą wysoką energię radości utrzymać. Dlatego między innymi jak często, prawie zawsze jak rozmawiam, to mi mam taki jakby energetyczny słowotok, taką siłę mówienia, ponieważ to jest ta silna energia, jestem tutaj w tej energii bardzo radosna, o, tak bym to określiła. Do tego przychodzi oczywiście spocenie się, bo ciało, biochemia reaguje, bo są to po prostu wysokie częstotliwości. Więc kiedy pracujesz z ciałem w polu serca i zaczynasz wchodzić coraz częściej do środka, to twoja wyższa jaśń cię prowadzi, jak żeby zakotwiczać te wysokie częstotliwości światła, żeby to się w tobie rozkładało, rozkładało, rozkładało. I wtedy ten naturalny stan uniesienia i radości umiesz utrzymywać w sposób coraz bardziej stabilny. Dobrze, ale tutaj się rozgadałam, bo to nie takie pytanie było. Ale czy można by to zobrazować w taki sposób, że gdyby nasz widz, który nas teraz słucha, albo widzka, pracowała nad sobą tak pięknie, że w pewnym momencie dostaje kwantowego skoku świadomości. Bum! I wtedy może zobaczyć nową Ziemię, czyli te wszystkie aspekty tej nowej Ziemi. Ten spokój, radość, uniesienie, ale jednocześnie prawdopodobnie też zyskałaby nowe możliwości, na przykład nowe zmysły, telepatia, jasnowidzenie. Może tak być? Tak, absolutnie, no bo to jest naturalną konsekwencją, do której zmierzamy, naturalną konsekwencją naszej ewolucji. W wysokiej częstotliwości, czyli w wyższych wymiarach, telepatia, jasnoczucie, te rzeczy są w sposób naturalny, rozwijane jako nasze nadzmysły. To jest nasz naturalny język, od którego żeśmy się odsunęli i weszliśmy w świat koncepcji, w świat mentalny, który sobie rozbudowaliśmy. Bo to, co żeśmy wcześniej właśnie rozmawiali z Iggy przed audycją, to, że czym się różni właśnie ten wyższy wymiar od tego starej Ziemi? Stara Ziemia to jest przestrzeń mentalna. To jest ciągłe, kompulsywne myślenie. Myśl pędząca za myślą i bez końca. Myślotok. I to jest bezwiedne. To jest bezwiedne u ludzi. I teraz wyższy wymiar jest przestrzenią między myślami. Tu jest obecność Boga.
I kiedy zaczynasz się zanurzać, i to jest to tu Słuchaj, i teraz. To tam jest dużo miejsca. Jest ogrom miejsca, my jesteśmy potężni, Ten wymiar Starej Ziemi to jest malutki, to jest po prostu malutkie, naprawdę to jest malutkie. To jest, Słuchaj, to mi przypomina takie porównanie. To jest kawałek jakiś, tak? To mi takie przypomina takie porównanie do przestrzeni atomu, prawda? Że ta przestrzeń w atomie jest ogromna, 99%, jest więcej. Dokładnie. To wrócę teraz do tego mojego poprzedniego pytania o prawdę. Czym tak naprawdę jest prawda? Inaczej mówiąc, czy każdy człowiek może mieć swoją prawdę i każda jest prawdziwa? Już odpowiadam i teraz mi się przypomniało, to będzie bardzo fajne, na przykładzie tego, co zapytałeś o tą sytuację na Ukrainie. Mhm. O tym myślałem. O Ukrainie. Tak? Super. Mhm. No my się tak wychwytujemy tymi myślami. To jest właśnie telepatia odczuciowa. I na tym będzie fajny przykład. Zobacz. Co z tego, co ci to da, że będziesz rozklimiać i rozklimisz, co jest tam naprawdę? Co ci to da, że będziesz wiedział? Ale teraz zwróć uwagę na częstotliwości. Jeżeli chcesz wiedzieć i drążysz i analizujesz tą prawdę i tak porównujesz, tak żeby się dowiedzieć, dojść tam do tego dna, jak jest rzeczywiście, to po drodze zbierasz wszystkie częstotliwości, które cię coraz bardziej zaniżają. I cóż z tego, że osiągniesz prawdę tego, jaki jest tam rzeczywiście, jak ona ci nie da ani dobrego samopoczucia, żadnego ani wymiernego efektu, tak. Tak. I teraz starej matrycy rzeczywistości, tej niskowibracyjnej, właśnie na tym zależy, żebyś grzebał. Jesteśmy w dobie absolutnego czasu dezinformacji, czyli i to będzie się nasilało. Coraz więcej dezinformacji, czyli ciągłego zaprzeczenia jakiejś prawdy i tak właśnie działa siła ciemności. Ponieważ kiedy jest zawsze konflikt, to tworzy w tobie chaos i to łechcze ego, które chce wiedzieć, które chce osiąść na prawdziwej rzeczywistości. A nie ma prawdziwej rzeczywistości w zewnętrznym świecie. Prawda, o którą pytasz, jest jedna, że wszystko jest iluzją. Mhm. I to, na jakiej iluzji się zogniskujesz, czy to na płaskiej ziemi, czy na okrągłej ziemi, to ta rzeczywistość będzie dla ciebie prawdziwa. Bo ty, każdy z nas osobna, jest Bogiem, który tworzy swój własny wszechświat, swoją własną rzeczywistość. Czyli to twoja wiara, w co wierzysz, tworzy twoje doświadczenia. Twoją prawdę. Dlatego prawda jest wolnością, o której mówił Jezus. Kiedy poznasz prawdę, ona uczyni cię wolnym. A wolność to jest świadomość, że ty możesz wybierać prawdę, czyli rzeczywistość, którą chcesz przeżywać, bo ty jesteś Bogiem, bo ty tworzysz. Czyli jedyna prawda to jest taka, że jesteś Bogiem. Pięknie to wytłumaczyłaś. Wiesz, ja w swojej audycji przedwczoraj poruszałem ten temat w poranniku i miałem wiele pytań z tym związanych, dlatego też chciałem tobie zadać to pytanie, żeby jakby doprecyzować i wyjaśnić to, ale bardzo ci dziękuję za to wyjaśnienie. Beatko, chciałbym jeszcze, jest za nami już 50 parę minut, ale chciałbym jeszcze jeden temat otworzyć. Edukacja. Wydaje mi się, że w tym naszym zmierzaniu do nowej ziemi, w tej naszej pracy nad naszą świadomością, nad jej podnoszeniem, jakby tak szybko biegniemy w tym, że zapominamy, a może nie zapominamy, ale ja tego nie zauważam, o naszych dzieciach. Jestem przekonany o tym, że nawet w momencie, kiedy my już będziemy po tej drugiej stronie, już tam głęboko w nowej ziemi, to musimy być przygotowani na to, że tak naprawdę nową rzeczywistość będą tworzyły nasze dzieci. Myślę, że to będzie to pokolenie, które dziś jest w przedszkolu. Ono będzie tworzyło tę rzeczywistość. My musimy bardzo ciężko pracować nad tym, ażeby próbować się utrzymać w tych wysokich wibracjach. Natomiast dzieci mają to naturalnie. Zatem
Czy to jest dobry czas na to, ażeby dziś już budować nową edukację? Absolutnie tak. I teraz tutaj właśnie bym musiała znowuż powiedzieć o świecie częstotliwości, o edukacji, która jest wibracyjna. Dlatego, że to, co mówię, wyższa rzeczywistość, nowa rzeczywistość, wyższy wymiar jest pionowy. Czyli nie ma tu linearności, nie ma się tutaj zastanawiania, czego ja tych dzieci mam uczyć, tylko to po prostu, kiedy my jako ludzkość robimy skoki kwantowe na coraz wyższe poziomy świadomości i zaczynamy coraz bardziej wychodzić z przestrzeni mentalnej, która nas ograniczała, a zaczynamy wchodzić w świat czucia, świat odczuwania boskości i poddawania się, czyli to, co ja często podkreślam, stany nic nie wiedzenia, nic nie rozumienia, przez to poddawania się i prowadzenia, to wtedy, kiedy zaczynamy wibrować coraz wyżej, to w sposób naturalny zaczynasz rozumieć ten świat, że wiedza do ciebie spływa w odpowiednim punkcie czasu i przestrzeni twojej rzeczywistości, gdzie ty po prostu wiesz za miesiąc na przykład, czy za rok będziesz wiedzieć, co masz robić, czego masz uczyć, ponieważ ta wiedza się będzie w tobie rozpakowywała. Teraz nam się wydaje, że my nie wiemy. Jeszcze to nie jest ten moment, tak dostaję podpowiedź, że to nie jest jeszcze ten moment, żeby ta prawdziwa edukacja, w kierunku której mamy zmierzać, żeby już była rozwinięta, to się zacznie dziać. Bo najpierw się muszą na naszej matrycy ludzkości wydarzyć jeszcze pewne zdarzenia, na przykład tego, co się teraz dzieje, i jeszcze szeregu innych, ponieważ jeszcze musi się spory procent ludzi przebudzić. I teraz tutaj właśnie muszę dopowiedzieć, bo tego nie dokończyłam, bo powiedziałam o podziale jakby na dwie częstotliwości świetlistych już i jeszcze tych, którzy nie świecą, co nie znaczy, że tych, którzy nie świecą, nie będzie coraz więcej przechodziło, bo będą przechodzić, ale w wyniku jakiego? Ta szala się musi przechylać, czyli wśród świetlistych jest 5% tych świetlistych, którzy stabilnie niosą światło, czyli żyją w nowej ziemi, żyją w obecności Boga i jako te filary na całej planecie utrzymują tą nową matrycę nowej rzeczywistości świetlistej, o czym też mówiłam w poprzednich audycjach często, i stabilnie ją zakotwiczają, są tylko naczyniem. Oczywiście oni normalnie żyją swoją rzeczywistość, normalnie przeżywamy rzeczywistość, ale ten świat dla nas nie ma wartości jako stara iluzja, tylko żyjemy z pozycji natchnienia, z pozycji pilnowania obecności Boga w swoim sercu, w swoich aurach, w swoich ciałach, czyli w przepływie energii wysokiej częstotliwości. Rozumiemy ten świat niskich wibracji, rozumiemy, co to znaczy zagłębiać się w pole informacji świata i nie robimy już tego, ponieważ rozumiemy, że tam zapadasz w sen jakby braku czucia obecności Boga, zatracasz się. I my wiemy, że tego nie można już robić. Ja teraz mówię to właśnie do takich istot, które już czują, już jakby przechodzą, ale nie rozumią, dlaczego wypadają. No wypadasz dlatego, że interesujesz się jeszcze starym światem. Twoją rolą, jeżeli masz silne pragnienie w sercu, to znaczy, że twoja wyższa jaść, twoja dusza chce, żebyś już przeszła całkowicie na nową rzeczywistość i już z tego poziomu tylko świeciła i w ten sposób wibracyjnie poprzez pola energetyczne pomagamy tej połowie świetlistej przechodzić na te coraz wyższe levele, dlatego że zmierzamy do cywilizacji istot światła. To, co mówiłam na swoim ostatnim nagraniu. I naturalną konsekwencją jest, że my tę iluzję musimy porzucić. No musimy. I im więcej nas ją porzuca, tym bardziej ona się rozpuszcza i przestaje dla nas istnieć. Na planecie będzie podział dwóch rzeczywistości coraz bardziej. Czyli będą miejsca świetliste, gdzie ludzie się będą jakby ogniskować w różnych krajach, bo to nie znaczy, że teraz wszyscy mają do Polski przyjechać, bo tutaj będzie pierwowzór matrycy nowej ziemi. Nie, to będzie się działo w następnych krajach. Jako ten efekt, nie wiem, domina, tak? Czyli fraktalności, setnej fraktalności, bałpy?
Tak, więc to będzie się powielało, my będziemy tym pierwowzorem, co mówiłam. Natomiast w każdym kraju będą takie enklawy jako nowego systemu, gdzie będą coraz bardziej dołączać ludzie, którzy po prostu będą tworzyć te społeczności światła. I to się będzie rozrastać, i rozrastać, i rozrastać. I w ten sposób przestajemy zasilać stary system. Czy to może być tak, że powstaną dwie odrębne cywilizacje, czy raczej do tego to nie będzie dążyło, tak? Przez jakiś okres czasu dwie odrębne cywilizacje na jednej planecie, bo to nie będzie oderwania się zupełnie jakby planety, że, bo są różne wersje, teorie, tylko na jednej planecie fizycznej. Społeczeństwo, oczywiście, które mają inne rozumienie rzeczywistości. Tak, oczywiście my się będziemy coraz bardziej rozrzedzać do duchowości. Nasze ciała będą zmieniają już wibracje i będą coraz bardziej, tak samo planeta, coraz bardziej się wysubtelnia. To jest fizyka. Tak, dokładnie, to jest fizyka. To nie jest żadna jakaś filozofia, z której można się śmiać, to jest po prostu fizyka, która jest podparta wieloma tezami, które są naprawdę już tak mocno udokumentowane, że nie sposób w to po prostu nie wierzyć. Ale wiesz co, muszę ci opowiedzieć mój sen, muszę się do tego przyznać publicznie, bo miewam często takie obrazy bardzo realne, kolorowe i dawno już nie miałem, może z miesiąc już nie. I teraz miałem dwa naraz. Otóż dwa dni temu, czy tam trzy dni temu w poranniku opowiadałem o tym, że żebyście uważali i nie osądzali tak zbytnio nawet tych, którzy robią wam krzywdę, albo wielką krzywdę, tacy jak ci moderatorzy tego świata, bo być może, że to jest twoja bliźniacza dusza gdzieś tam, czy twoja bratnia dusza, jak się mówi. I wiesz co, i miałem sen. Miałem sen. Pierwszy sen był taki, że siedzę w dużym pomieszczeniu, które wyglądało, jakby to był Sejm, Senat, coś, wiesz, takiej półokrągła sala. Nie ma przewodniczącego, już nikt nie dowodzi tym wszystkim. Ludzie się kłócą i nagle wychodzi z ławy rządowej człowiek, który mówi, że i on świeci, słuchaj, on jest świetlisty, on ma aurę, on świeci. I ja mówię, przecież to jest premier. A on mówi, ale ja już teraz przychodzę na inną stronę. Więc wiesz, dla mnie wniosek taki, że wszyscy mają szansę, nawet ci, którzy byli naszymi największymi gnębicielami, bo wszyscy jesteśmy u źródła, wszyscy jesteśmy z tego samego miejsca. I kto wie, czy tak nie będzie, bo ten sen mi przyniósł taką wizję, że tamci ludzie będą się być może budzili nawet szybciej, bo oni dotknęli najbardziej tego złego, niż ci ludzie, którzy jeszcze są gdzieś tam, wiesz, w tym ciemnym. Ale to taka moja... Dokładnie. No dokładnie, sen. Ale cudowny sen, bo to jest prowadzenie. To właśnie się nazywa już prowadzenie, bo nasza wyższa jaś próbuje w różnoraki sposób przedostać się do naszej świadomości między chmurą tych wszystkich myśli, które ciągle tworzymy. Więc absolutnie, tak jak mówisz, ludzie będą zaskoczeni wieloma istotami, które teraz określają, że są po stronie ciemności, że one będą przychodzić na światło, bo o czym decyduje czy dusza, co decyduje, że istota przejdzie na światło, czy nie? Jego dusza. Wszystkie dusze, które są, już wybrały światło, one mogą być pogrążone nadal w materii, w tej najgęstszej rzeczywistości, mogą być nadal w częstotliwości lęku, ciemności, wyrządzania jakiegoś zła, ale to, że dusza wybrała, bo dusza jest najważniejsza, nie ego, to ta istota będzie się przebudzać i będzie się stawała dobra. I będziemy świadkami wielu istot w rządzie, w wielu krajach. I tak samo w naszym rządzie się przebudzają istoty. Tam wchodzi coraz więcej światła do serc ludzi. A dlaczego wchodzi? Przepraszam, że cię dopytam. Ty to widzisz w tej chwili? Wiesz co, ja mam to jako jasno czucie. Poprzez jasno czucie, czyli odczuwam, ja może właśnie wytłumaczę, jak to u mnie działa, tak, żeby było zrozumienie. Ja nie mam wizji, tak jak ty na przykład w śnie. To są impulsy uczuć, z którymi się komunikuje ze mną ten wymiar i ja po prostu nie wiem, co ja powiem, ale ja po prostu to mówię. I tak samo, kiedy nawet nie mówię, to mam uczucia, kiedy po prostu, kiedy komunikuję się w tym wymiarze, się komunikujemy ze sobą, po prostu jako rodziny istot światła, to po prostu oni prowadzą jak takie natchnienie,
I to jest tak, jakby rozpakowywała się w tobie wiedza. Aha. I to jest czuciowa wizja jakby, że ty masz przeczucia i ty jesteś tego pewien, że to jest, że to będzie. Tak wiesz, to co? Działa u mnie. Ja to widzę po twojej twarzy czasem. Jak rozmawiamy i masz taki moment, kiedy masz takie jakby wow, wiem. To, widać to po twojej twarzy. Tak, po prostu na moment się zmieniasz. Przemawiają. Tak, na moment dokładnie się zmieniasz. Mhm. Tak, i teraz może jak już jesteśmy przy tym, obojętnie co kto będzie myślał, jak ja tutaj mówię nieprawdę, na przykład w Putina wchodzi światło. Mhm. Chiny wchodzi światło. Kochani, naprawdę będzie tak totalna zmiana rzeczywistości, oczywiście w procesie. Ten proces jest potrzebny, bo my się mamy przebudzać. Kiedy się ludzkość przebudza, ludzie? W wyniku zdarzeń. Zdarzeń. Bo nic tak nie motywuje ludzi, jak dyskomfort na zewnątrz. To, co się też żeśmy rozmawiali, Stany Zjednoczone, Kanada. Co się tam wydarzyło, tak? Była euforia. Mówimy tutaj o trackerach, o tych ostatnich wydarzeniach. Była euforia, entuzjazm, ale to było emocjonalne tylko. To nie było w tym duchowości jeszcze. Tam ludzie teraz będą przybierać, bo to nie znaczy, że się poddadzą. Teraz oni wibracyjnie będą budować strategię, wyciągają na poziomie duchowym pewne wnioski. Tam będzie teraz coraz większe przygotowanie i odwaga, która się będzie budziła w ludzkich sercach. Także to nie jest porażka. To jest dopiero preludium przygotowania się do większych rzeczy. Ale chodzi o to właśnie, że w wyniku zdarzeń, no bo teraz tak, załóżmy, co by się stało w Stanach, gdyby tak po prostu wszystko high life sobie popłynęło, tak? Że rząd się poddaje, nie ma już żadnych w ogóle restrykcji, no nic, z powrotem wracamy do starej rzeczywistości, tak? Nie byłoby zmian. Rząd, no właśnie, nie byłoby duchowości. A planeta wymusza na nas wibracyjnie duchowość, przejście na stronę z materii do duchowości i z poziomu duchowości zarządzania materią. I wtedy czynimy samodobro. A kiedy jesteśmy tylko w materii, ci ludzie chcieli powrotu do starej rzeczywistości. Planeta się na to nie zgodzi. Wiesz, Beata, ona się na to nie zgadza. Sporo ludzi się na mnie obrażało, bo ja twierdziłem i twierdzę dalej, że najlepsze, co nam się mogło w tych czasach wydarzyć, to pandemia. Nie mogło być lepszej sytuacji. Wszystko jest zaplanowane. Dokładnie. I powiem ci, ponieważ też mam dosyć szeroki kontakt z ludźmi, to masa ludzi to mówi. Tych przebudzonych. Mhm. Tych przebudzonych na duchowość. Nie tych, którzy przebudzeni w sensie, że wiedzą, co się informacyjnym, dzieje. Informacyjnym, tak. W sensie właśnie duchowym, wibracyjnym. Wszyscy dziękują za to, co się stało, bo dzięki temu zaczęli zmieniać kierunek życia. Zaczęli się mocno przebudzać i coś robić, dlatego że nasza ewolucja to jest wysiłek. To jest wysiłek wewnętrzny, żeby lawirować między niskim a wysokim, bo to niskie cały czas w ciebie wchodzi, bombarduje cię. Jeżeli nie przez internet, jeszcze tutaj dopowiem, kiedy siedzisz w internecie i słuchasz internetu, a wielu ludzi jest uzależnionych dzisiaj od tego i dlatego nie rozumią, dlaczego są w starej rzeczywistości i czują się źle i nie potrafią z tego wyjść, bo z internetu wszystkie wibracje, które teraz płyną, to są taka szara, gęsta, ciemna maś już i wchodzi w trzy dolne czakry i odcina cię od energii Matki Ziemi, czyli od energii aspektu żyńskiego Boga. Bez niego, bez czyli tego aspektu najlepsze nie dasz lekarstwo rady. Zrobić sobie detoks cyfrowy. Dokładnie. I pilnować czasu, jeśli wchodzę w internet, to po to, żeby na przykład praca, jeżeli pracuję, wchodzić w internet, żeby tylko gdzieś na przykład prześledzić informacje wspierające i uciekać. I uciekać, i nie siedzieć, dlatego że to jest silna energia, która coraz bardziej ludzi uzależnia. I wciąga. I to jest ta pułapka. I dlatego my robimy dzisiaj tą audycję, ale z pewnością, jak zakończymy tę audycję, to pójdziemy się zrelaksować. Ja pójdę do pracy fizycznej. Dokładnie. A ty? Dokładnie. A ja, no u mnie to już jest inna godzina. U mnie jest 21. Ty pójdziesz więc spać pewnie. No już niedługo się będę zbierać, aczkolwiek jeszcze ten filmik właśnie tutaj wrzucimy. Natomiast czy ja odpowiedziałam Zigi na te wszystkie pytania, bo coś tak jeszcze mi tutaj, że coś... Na temat prawdy tak. No wiesz,
Wiemy, że powiedziałaś dużo na temat prawdy, że każdy z nas może ją mieć i ona będzie inna i będzie uniwersalna prawda, ale dopiero wtedy, kiedy my się zmienimy. Dokładnie. Tak, i na temat nowej Ziemi też... Tak? Że o tych 5% może nie dopowiedziałam. Te 5% to jest z tej połowy istot, 5% z tych 55%. Tak. Czyli w przełożeniu to będzie około pół miliarda, jeżeli załóżmy jest nas około 8. Więc tak to się rozrosło jako progres w stosunku do tego, co podawałam tam jeszcze w milionach, gdzieś tam w dalekich audycjach. Także jest nas coraz więcej. Tych, którzy stabilnie utrzymują światło. Dlatego, kochani, zachęcam te istoty, które mają tą gotowość, tak? Które chcą bardzo, ale nie wiedzą, co jeszcze robią nie tak, że nie dają rady. Siedzisz w polu informacji Starego Świata i dlatego nie dajesz rady. Bo tu, kiedy przejdziesz na drugą stronę zasłony, jest tutaj tak ekscytująca, piękna, natchniona, radosna energia, która jest rozłożona jako przestrzeń, której czujesz się wolna, że no po prostu, kiedy zaczynasz tego dotykać, to nie chce ci się, nie chce. Twoje nawyki, nałogi, skłonności, które miało ego właśnie, zaczyna to od ciebie odpadać. Zaczyna cię rodzina istot światła po prostu tutaj wciągać do tej nowej ziemi. I tu jeszcze na koniec, Zigi, ja sobie pozwolę powiedzieć, ponieważ uwielbiam Jezusa i uwielbiam się na Niego powoływać. Jest to cudowna, bardzo ważna postać, istota, która żyła na tej planecie, która zostawiła potężne kody światła, dzięki którym dzisiaj matryca, świetlista matryca planety i ludzkości się przebudza i że w ogóle jest, dzięki właśnie tej istocie, to chcę powiedzieć, że, bo dla wielu ludzi ta postać jest taka, no mglista, piękna oczywiście, mglista. Ale jest taka odjechana, taka nierealna, że no tak, Jezus, tak, to mógł to zrobić, ale ja, kochani, nieprawda. My wszyscy jesteśmy Jezusami, wszyscy jesteśmy Chrystusami. Jedni bardziej, że Jezus, drudzy bardziej, że Chrystus, to nie ma znaczenia. Czym jest wibracja Chrystusowa? Wibracja Chrystusowa jest ta konkretna matryca częstotliwości, która drga i która w nas wchodzi. Jest to samoświadome pole, że ja i mój Stwórca jednym jesteśmy, tak jak uczył Jezus. Czyli przepuszczasz przez siebie, przez swoje ciało, pole energii, przez serce, miłość Boga. I to jest to właśnie, czego uczył. Jezus był pierwowzorem tego, do czego my mamy teraz zmierzać, idąc po jego śladach. On był pierwowzorem. Zawsze, wszędzie jest ważny, potrzebny wzór do naśladowania i on ten wzorzec zostawił. Co tutaj jeszcze bym na koniec, bo rozumiem, że się zbliżamy do końca, co ja jeszcze bym tutaj mogła powiedzieć? Kochani, te cztery, w ostatniej audycji, co mówiłam, też te cztery wyznaczniki, które nam zostawiono, czyli czakram w Polsce, który intensywnie, pulsująco w odległościach kilkudniowych wysyła właśnie te 12 wibracji, które wchodzą w energetyczne pola ludzi i w wyniku tego są manifestowane te różne zdarzenia, bo to właśnie wyzwala, wypluwa na powierzchnię te wszystkie niskie uczucia, które są przeciwstawne tym wibracjom, żebyśmy je posprzątali. Także to jest jeden ważny wyznacznik. Kolejny, matryca światła, która już jest rozwinięta jako sieć światła, może tutaj ten obrazek z niego jest wokół Ziemi, akurat go nie ma, ale ja na filmiku też jeszcze go wrzucę. To jest kolejny bardzo ważny wyznacznik i te dwa bieguny północ-południe, bo stamtąd właśnie te wibracje, również 12 wibracji zasila pola energetyczne ludzi na całym świecie. Kolejny wyznacznik, czyli jeszcze ta matryca, przypomnę, że jest pierwowzorem matrycy, który już jest matrycy cywilizacji światła, do którego się dostrajamy. Kolejny wyznacznik to jest utworzony 19 stycznia świetlisty most właśnie w Polsce, jako że już ta wysoka częstotliwość budowania tego wzorca, który będzie powielany na całej planecie, coraz bardziej się rozkłada. No i czwarty wyznacznik, który chciałabym powtórzyć tutaj
swoimi słowami, żeby to przepuścić wibracyjnie przez słowa, jest to, co nam światło pozostawiło, że jako istoty światła odnawiamy i ustanawiamy w swoim życiu, w Polsce i na całej Ziemi. Ustanawiamy miłość i radość, pokój i obfitość, harmonię i wolność. I ta prawda, że jesteśmy światłem, światłem tego świata, czyni nas wolnymi. I kiedy w tym jest ogromna moc, jeżeli sobie to powtarzamy, jak mantrę dosłownie, i wibruje to w naszych aurach, twoje pole energetyczne się rozszerza i to ustanowienie wchodzi w energię innych ludzi, w ich serca. Tak to działa. To jest właśnie ta wiedza wibracyjna. O, i teraz mi się z Ziggy przypomniało to, co właśnie mówiłeś o edukacji. Że kiedy my się zmieniamy, nasze pokolenia wibracyjnie od nas czerpią zmianę. My nie musimy wiedzieć, czego mamy uczyć. My mamy zmieniać wibracje i ta wibracja jako pole energii będzie nas prowadziło w sposób naturalny, że tu i teraz będą przepływać przez ciebie odpowiednia wiedza, słowa, które będziesz implikować do innych istot, które będziesz edukować. I przede wszystkim edukacja, jaka będzie w przyszłości, to będzie edukacja, wiedza o energiach i o częstotliwościach. A nie o jakiejś historii, jacy byliśmy i tak dalej. Nie, tego nie będzie. Tylko będziemy się edukować, co my z energii, z własnego wielowymiarowego pola energetycznego, co my z niego możemy stworzyć. Taka będzie edukacja. Czy to nie pasjonujące? Bardzo. No jest to bardzo fantastyczne. Tak, powiem ci więcej, ale cię zapytam najpierw jeszcze, czy ty też pracujesz z młodzieżą, z dziećmi? Czy z dorosłymi? Wiesz co, jeszcze nie, ale taki potencjał wibruje w moim polu energetycznym, widzę go, ale go bardziej widzę, jak mi przestrzeń pokazuje, że będę bardziej edukowała ludzi, którzy będą uczyć dzieci. Czy nie będę miała bezpośredniego powiązania, tylko, bo widzisz, kiedy wspinamy się na coraz wyższe levele naszej ewolucji jako stopień, to my zaczynamy jakby przejmować swoją pałeczkę, oddawać innym. Oni zaczynają przejmować jakby twoją rolę, ty się wspinasz na wyższą i dostajesz innego rodzaju wibracyjnie, innego rodzaju pracę. Tak to działa. I tak naprawdę to jest bardzo podniecające, ponieważ w tym nie ma możliwości rutyny. Bo wiesz, kiedy cały czas robisz to samo, to przychodzi moment, kiedy po prostu ty jesteś tym Zmęczony, tak. Już jesteś przesycony, bo Bóg jest jak dziecko. Chce doświadczać nowego, czyli dla nas jest przygotowana coraz wyższa wiedza i kiedy się w tym wspinamy, to jest przygoda, która po prostu nie ma końca, bo to tych wymiarów coraz większej ekscytacji i coraz większych cudów, możliwości piękna, tworzenia obfitości, harmonii, cudu umysłowości, no wszystkiego, tego, za czym tęsknimy wszyscy w sercach w sposób naturalny, to tego nie ma końca. To jest piękna przygoda. Także ta przygoda, kochani, dopiero się na tej planecie zaczyna. A to, co się dzieje na zewnątrz, to jest końcówka, to jest agonia. Tak. To jest rozpad starego i to musi się wydarzyć. I nie ma czego Więc żałować. Jeśli chcesz należeć, dokładnie. Więc jeżeli chcesz należeć do nowej ziemi, dołączyć do nas, do tego procenta jeszcze małego, ale on się rozrasta, to musisz porzucić ten świat. A właśnie tego, zauważ, Ziggy, uczył Jezus. No tak. Zostaw ten świat i chodź za mną. Dla ego jest to bardzo niewygodne. Ego się będzie z tym kłócić, bo ono chce świata. Natomiast dusza już dzisiaj twoja chce królestwa. Królestwa światła i życia. I tym jest właśnie obecność Boga, który jest miłością, przypomnę. Nie jest żadną inną formą jak miłością. I jako miłość, która jest kochającym światłem dla każdego z nas, no i tutaj teraz już wiem, że muszę dopowiedzieć, dla każdego z nas może i będzie przyjmowała formę, która jest twojemu sercu najbliższa.
Dlatego nie oceniaj innych, kto w kogo wierzy, w jaką formę, bo to nie ma znaczenia. Znaczenie ma miłość w jego sercu, bo to jest Bóg. Miłość, która przyjmuje formę, bo bawi się poprzez formę, żeby nawiązywać relacje. To jest cudowne. Bóg chce relacji ze swoim stworzeniem. Stwórca ze swoim stworzeniem. To jest właśnie ta piękna przygoda. I to, co właśnie tutaj jeszcze miałam ciekawego powiedzieć. Kurczę, to było bardzo ważne. Przychodziło mi z przestrzeni i się troszeczkę zagalopowałam. Nie wiem, jak ci pomóc. No może, mi wpadnie, jak ty coś powiesz. Ale wiesz, chciałem tylko dopowiedzieć, że zapytałem cię o to spotkanie z młodymi ludźmi, z dziećmi, czy planujesz takie, dlatego że za mną chodzi od pewnego czasu, powiedziałbym nawet forma pewnej natrętnej myśli. Pracuj z dziećmi, pracuj z młodzieżą. I sam się zastanawiam, jak to mam zrobić, ale prawdopodobnie zmierza to do tego, że chciałbym zrobić takie audycje jak dzisiaj z tobą, z dziećmi i zapytać ich, cudownie, jak oni widzą swój świat, jak oni by chcieli żyć, czego cudowny oczekują pomysł od świata. No właśnie, i powiedziałem to publicznie właśnie po to, żeby to wrzucić do przestrzeni i żeby się działo. Tak, w taki sposób manifestujemy. Mhm. A tym bardziej, jeżeli coś wrzucamy w publiczną przestrzeń, to tym bardziej wyzwalamy, bo po pierwsze rysuje się ten obraz w innych umysłach, prawda? I to się już zakotwicza, a po drugie ciebie przymusza do iścia za tym. Do działania. No bo przecież powiedziałem innym. Tak. I to jest cudowne. Tak. To jest cudowne. Beatko, czy będziemy mieli jeszcze coś na zakończenie dla naszych widzów? Chciałabyś jakieś kilka słów do nich powiedzieć? Kochani, może powiem tak. Sytuacja, w jakiej jesteśmy, takich sytuacji jeszcze będzie. I tu mówię to po to, żeby wzmocnić ten hart ducha, żeby przestać być w oczekiwaniu. Jak też się słyszy, że wiele osób czeka na pomoc z zewnątrz, a to jakiejś rady galaktycznej, a to jakiejś pojawieniu się, nie wiem, innej cywilizacji, czy może fizycznego Jezusa. Kochani, zostawcie te wszystkie rzeczy, bo to są iluzje ego, które słucha takich rzeczy i teraz co to powoduje na poziomie ewolucji w takich ludziach, że się nie zmieniają, nic nie robią z sobą. Niektórzy ludzie po prostu nie rozumieją, że w niebo wstąpienie, że nasza ewolucja dzieje się poprzez nas od środka, jako raj, jaka nowa ziemia. Dzieje się na planie fizycznym, poprzez to fizyczne ciało i na planie energetycznym, poprzez naszą duszę, która wznosi swoją częstotliwość do światła. Więc nie ulegajcie takiej iluzji, że coś się wydarzy w przestrzeni czasu, i siedzicie w oczekiwaniu, nie popadajcie również w iluzję oczekiwania, patrzenia, że na zewnątrz, jak już się wszystko tak przemieli i powydarza i w końcu się uspokoi i będę w nowej ziemi, nie rób tego. Dlaczego? Bo twoje ciało tego nie wytrzyma. Nie wytrzyma, dlatego że tam cię będzie wciągać. Każdy ma pewien bufor w swoim systemie energetycznym jako systemie nerwowym, ile twoje ciało jest w stanie znieść, twój układ odpornościowy. I jeżeli przegniesz tą linię, to po prostu choroby, dysfunkcje, zacznie się. Tak. Więc w ten sposób nie dasz rady. Dlatego, żeby przenieść się do nowej rzeczywistości, to co ty mówiłeś właśnie z Ligi, że to nasze dzieci i tak dalej. A dlaczego dzieci tylko? A dlaczego nie my? To jest właśnie też taki paradygmat, prawda, że nasze ciało musi umrzeć. Nic nie musi, tylko my musimy zmienić system przekonań, który nam wydrukował ten świat. Ten świat nie rozumie, że jesteśmy Bogiem. On tego nie rozumie. Po prostu i myśmy utknęli w tych wszystkich paradygmatach. Więc teraz jesteśmy przeprogramowywani na najwyższą prawdę, że możemy absolutnie wszystko. A co to znaczy wszystko?
No wszystko, to jest wszystko. Wszystko. Czyli wszystko, co ustanowisz. Jest. Wszystko, co ustanowisz i nie masz sprzeczności na ten temat w sobie, a kiedy jesteś w sercu, znasz obecność Boga, to tej sprzeczności nie masz, dlatego że w tym wymiarze wszystko ci mówi, że tak, to jest absolutnie możliwe, więc ty wychodzisz z tej sprzeczności i pielęgnujesz swoje królestwo, które właśnie z tą prawdą, życiem wiecznym, no to dlaczego by wierzyć w ten stary paradygmat? Wszystko jest przed nami. Bóg w nas chce pokazać swoją doskonałość i boskość na najwyższym poziomie i chce ją pokazać staremu światu. I to jest cudowne. To jest cudowne, co możemy osiągnąć, kochając źródło i je przez siebie przepuszczając, żeby mogło patrzeć naszymi zmysłami i celebrować samo siebie. To jest cudowne. Samo siebie jako jaki piękny i doskonały jestem. Także tego wszystkim życzę. To jest nasz cel i nie wstydźmy się tego celu. Po prostu w tym celu, w tym kierunku podążajmy, dlatego że to jest właśnie jedyny kierunek naszej ewolucji. Chcę ci podziękować za te cuda, które nam dzisiaj przybliżasz. Tak naprawdę, wiesz, cuda są na wyciągnięcie ręki, tylko musimy po nie sięgnąć. Tak myślę. Do wewnątrz. Nie na zewnątrz, tylko do wewnątrz. Tutaj jest ci wszystko dawane, tylko trzymać się tego środka. Ja ci chcę podziękować za to, co robisz dla nas wszystkich, dla ludzi. Chcę ci też podziękować za twój udział na Netify, bo to jest cudowne. Ludzie czytają artykuły, komentują, piszą do mnie potem. Także bardzo ci jestem wdzięczny za to, że tą przestrzeń wypełniasz sobą. Dziękuję za docenienie, dziękuję. I chcę też podziękować za dzisiejszą audycję, a jednocześnie powiedzieć do naszych widzów, słuchajcie, niezależnie od tego, na jakim dziś poziomie jesteście, czy jeszcze jesteście po tamtej stronie, czy po tej, to wiedzcie o tym, że wszystkich was kochamy. Beata, dziękuję ci. Dokładnie, bo jesteśmy jednym. Nam się nie kochać. Tak, tak. Dokładnie. Wszędzie jest ten sam kochający Bóg jako źródło, które nas stworzyło. Pięknie dziękuję również. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.